Wsparcie prawne dla stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie to ogromne ułatwienie. Tym bardziej, że początki bywają trudne. Wie o tym doskonale pani Monika, która razem z koleżanką myśli o założeniu firmy. Nieznajomość prawa w skrócie szkodzi, także czy to w przypadku na przykład zawiązywania spółki, tak, już potem związanych z tym opodatkowania, form opodatkowania, jednak możemy się zgłosić do różnych specjalistycznych jednostek typu do doradcy podatkowego i tak dalej, ale jednak na samym wstępie wypadałoby mieć jednak tą podstawową wiedzę, która pozwoliłaby nam gdzieś tam zabezpieczyć nasze interesy. Prawo niestety jest bardzo skomplikowane, tym bardziej, że prawo się zmienia bardzo dynamicznie. Nawet my prawnicy czasami mamy trudności z nadążeniem za tymi zmianami, a co dopiero młody przedsiębiorca, który dopiero zaczyna prowadzić swoją działalność. Dla nas jest to okazja, żeby się podzielić właśnie wiedzą z kimś, kto startuje, bo to jasne, to będzie procentować dla wszystkich. On ten swój biznes będzie prowadził, będzie w jakiś sposób rozwijał. Tak naprawdę dla nas jest to okazja właśnie, żeby ich wesprzeć na tym samym początku tej drogi. Dlatego Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały Tydzień z Prawem, czyli cykl warsztatów poruszających najważniejsze kwestie prawne związane z różnymi obszarami prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spotkania cieszą się dużą popularnością. Młodzi przedsiębiorcy, w ogóle przedsiębiorcy otwarci są na wiedzę, otwarci są na współpracę, na rozmowę, na pozyskiwanie informacji, więc tak, jest duże zapotrzebowanie i duża otwartość ze strony przedsiębiorców. Warsztaty kierowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółkę nie dłużej niż 3 lata i mających nie więcej niż 35 lat. To kolejna inicjatywa w ramach programu Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście. Słynne sprawy z początku lat 90.